Wybiła 18, więc szanując Państwa czas i punktualność, rozpoczniemy o czasie. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Festiwalu Nauki wspólnie przez Festiwal i redakcję Tygodnika Polityka. No, mam przyjemność właśnie, zwłaszcza, że to, ten cykl robimy tutaj w siedzibie Polityki. Dzisiaj rozmawiać będziemy, to sami zdecydujemy w trakcie, mówiąc szczerze, bo temat szybko się okaże, bo miałem okazję z profesorem też wcześniej jeszcze wymienić kilka słów. Temat, który no, jest coraz modniejszy i zajmuje dużo uwagi zarówno w sensie obietnic, jak i straszenia nas przed nieokreśloną przyszłością, czyli sztuczna inteligencja pod różnymi też znamionami robotyzacji, automatyzacji i tego, co to wszystko z nami zrobi. Spróbujemy ten chaos w dużej mierze, tu bije się w piersi, też wygenerowany przez media i przez podążanie za sensacją, która często nie powinna, czy nie ma tam nic sensacyjnego, ale jest wiele ciekawych rzeczy, które spróbujemy rozwikłać. No i zapraszając oczywiście Państwa do dyskusji, pytania i dokładania swojej wiedzy, a będziemy rozmawiać w gronie takim. Pani Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, która pewno Państwo mieli okazję spotkać się z, jeżeli nie z nazwiskiem Katarzyny Szymielewicz, to z samą organizacją, stara się za wszelką cenę bronić naszych praw w przestrzeni cyfrowej i z tym, co ten nowy wymiar rzeczywistości wprowadza do naszych, do takich definicji jak prawa człowieka, ochrona prywatności i tak dalej, więc tutaj Panoptykon jest naszym strażnikiem i rzecznikiem. A te kwestie przy sztucznej inteligencji bardzo silnie się pojawiają, więc dlatego poprosiliśmy panią Katarzynę, by pomogła nam pewne kwestie do rozwikłać. No i jest pan profesor Włodzisław Duch, kierujący Katedrą Informatyki Stosowanej Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, pionier badań kognitywistycznych i też no, mocno właśnie wciągnięty w tematy związane ze sztuczną inteligencją, którą, jak mówię, za chwilę spróbujemy lepiej dodefiniować, żebyśmy wiedzieli też dokładnie, co pan profesor bezpośrednio robi, ale też czym to pole się zajmuje. Ja się nazywam Edwin Bendyk, mam przyjemność w Tygodniku Polityka kierować działem nauki, poprowadzę to spotkanie. Schemat będzie prosty, znaczy najpierw pozwolę sobie porozmawiać tutaj w węższym gronie, naszej trójce, ale już nie będziemy tego przeciągać nadmiernie, zapraszając Państwa do włączenia się. Informacja jeszcze też jest taka, że to spotkanie jest rejestrowane, będzie można sobie je obejrzeć później w internecie, także jak czegoś Państwo zapomnicie, to będzie szansa sobie przypomnieć. Ja już sobie pozwolę usiąść i no właśnie, panie profesorze, w takim razie zacznijmy od najprostszych rzeczy, bo ta sztuczna inteligencja rzeczywiście wychodzi z lodówki, a podobno nawet jest w lodówkach już w tej chwili, ale czym tak naprawdę, jak pan jako naukowiec tym zajmujący się na własny użytek to definiuje i komunikuje się z kolegami, żebyście wiedzieli, co robicie tak naprawdę? No, sztuczna inteligencja, jak Państwo może wiecie, jest jednakże częścią informatyki, a właściwie to nawet została zdefiniowana w roku 1956 jako pewien cel dla informatyków, a tak naprawdę sama informatyka 10 lat później dopiero powstała jako program nauczania. A z punktu widzenia informatyki to zagadnienie jest proste. Jeśli wiemy, jak rozwiązać jakiś problem, to znaczy mamy krok po kroku przepis, czyli algorytm rozwiązywania problemu, no to po prostu go rozwiązujemy, programujemy, rozwiązujemy. Ale jeśli problem nie ma rozwiązania takiego, które by dało się obliczyć w skończonym czasie, czyli takim krótszym niż wiek wszechświata, no to wówczas potrzebujemy pewnej inteligencji. Takich problemów jest bardzo dużo, od problemów optymalizacyjnych, takich jak na przykład jak tutaj rozwieźć towar po wszystkich żabkach w Warszawie, których jest pewnie ponad 100,
a to można zrobić na prawie nieskończoną liczbę sposobów i trzeba w związku z tym wymyślać algorytmy optymalizacyjne, które nam powiedzą, no może nie znajdą absolutnie najlepszego rozwiązania, ale niezłe, albo jak ułożyć plan w szkole, prawda, który jak wiadomo jest dużo ograniczeń i trzeba wszystkie spełnić i zapełnić salę i tak dalej. To są wszystko zagadnienia, które nie mają efektywnych algorytmów w takim sensie, że nie wiemy jak to zrobić, żeby osiągnąć w skończonym czasie obliczeniowym no, optymalne rozwiązanie. Ale wiemy, że niektórzy ludzie sobie z tym dobrze radzą. Podglądamy jakie takie, jak to mówimy, heurystyczne reguły stosują, czyli takie, które pomagają im znaleźć sensowne rozwiązania. No i też cały szereg również problemów takich, które nie mają w ogóle algorytmów, prawda? Nie wiedzieliśmy dotychczas zupełnie, jak do tego podejść. Na przykład, kiedy słyszymy dźwięki, no to jeszcze w latach 70. było dużo książek, które mówią, tego się nie da zrobić, prawda? Maszyna nie może przetłumaczyć głosu na tekst, prawda? Ale już może. Nie bardzo było wiadomo, jak to zrobić, trzeba było analizować dźwięki, prawda? Albo mamy tekst i chcemy nadać mu sens, prawda? No, no, co to jest sens danego pojęcia czy wyrazu? Nie mamy na to algorytmu, ale mamy różne pomysły, jak można to ugryźć, prawda? Czyli wszędzie tam, gdzie nie ma efektywnych algorytmów, albo w ogóle nie ma algorytmów, potrzebna jest inteligencja do rozwiązywania problemu. No i z punktu widzenia informatyki to właśnie tym się zajmuje sztuczna inteligencja, rozwiązywaniem problemów, które nie mają rozwiązań efektywnych. Dla informatyków to jest prosta, jasna definicja. Jeśli ja się zajmuję takimi problemami, które nie mają prostego algorytmu, to się zajmuję sztuczną inteligencją. Ale oczywiście jest dużo innych pomysłów, które moim zdaniem nie są dobre, czy przynajmniej nie zadowalają informatyków. To za chwilę będziemy drążyć ten temat, już przechodzę do konkretów, ale zapytałbym cię, Katarzyna, jak ty definiujesz jako ze swojego pola widzenia, jeżeli słyszysz hasło sztuczna inteligencja, to co uruchamia się w twojej wyobraźni? Zwykle czerwona lampka i ostrzeżenie, że ktoś tutaj nie mówi do końca prawdy, a raczej posługuje się żargonem lub PR-em, bo szczerze mówiąc w naszym środowisku, czyli organizacji, która patrzy na to, co się dzieje już dziś na rynku lub już dziś w polityce publicznej państwa, najczęściej mamy do czynienia z sytuacjami, które, tak jak pan profesor już nam zarysował, mają efektywne rozwiązania lub mają algorytmy postępowania i te algorytmy nawet można byłoby ludziom wyjaśnić. Na przykład tutaj myślę choćby pierwszy z brzegu przykład, jak przychodzi mi do głowy, to jest polityka gospodarowania pomocą dla osób bezrobotnych, z którą mamy do czynienia w Polsce. Już teraz to zostało, ten program został zamknięty, ale przez kilka lat istniał program, którego zadaniem było optymalnie dopasować rodzaj pomocy, jaką państwo świadczyło osobom bezrobotnym i tam działał tajny algorytm, który miał to optymalizować właśnie. Po długich naszych staraniach, aby dowiedzieć się, jak to działa, okazało się, że jest to po prostu punktacja w Excelu zliczana w oparciu o kwestionariusz zamknięty pytań, który osoba, i to człowiek, a nie maszyna, oceniała odpowiedzi, sama dopasowywała te punkty i je zliczała. Więc najczęściej jednak to są algorytmy i kiedy ja słyszę AI, bo to najczęściej w żargonie tak się pojawia, jako w ogóle niepolskie pojęcie, to mam rodzaj alergii i takiego ostrzeżenia, aha, trzeba to rozpakować, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest w środku. Bardzo często mam wrażenie, że kiedy ktoś powołuje się na sztuczną inteligencję, to mówi to po to, żeby nas wystraszyć, zniechęcić do tego, abyśmy się interesowali tym, co jest w środku, z góry zaznaczyć, tego się nie da wyjaśnić, mam nadzieję, że do tego przejdziemy, co się da, a czego się nie da wyjaśnić w tej kategorii właśnie uczenia maszynowego, więc my, naszym zadaniem jest rozpakowywać. Chyba jeszcze mi się nie zdarzyło w Polsce trafić na rozwiązanie, szczególnie w polityce publicznej, które rzeczywiście byłoby oparte o uczenie maszynowe, no ale mamy takowe rozwiązania za granicą, na przykład analizowany przez wielu badaczy już taki niesławny algorytm Compass, który nadal jest stosowany w Stanach Zjednoczonych do tego, aby wspierać sędziów w podejmowaniu trudnych decyzji, jakim jest ocena, czy osoba skazana
powinna wyjść z więzienia wcześniej czy dłużej posiedzieć, a więc jakie jest ryzyko recydywy, tak, tego, że ten ktoś popełni ponownie podobny czyn karalny. To pewnie jest jeden z takich trudnych problemów, bo tutaj czynników mamy bardzo wiele i do tego zatrudniono właśnie w Stanach uczenie maszynowe. I nadal okazuje się, że można sporo o tym algorytmie powiedzieć. To są takie przykłady, które przychodzą mi do głowy, ale no najczęściej rzeczywiście mam wrażenie, że jest to pewien marketing czy język, który ma ukrywać to, co jest w środku, a nie tak naprawdę tłumaczyć. To dopytam, bo tak powiedziałaś o tym właśnie algorytmie amerykańskim ze zgrozą, albo że to dobrze, no bo sędzia ma ograniczone możliwości analizy właśnie tych wszystkich czynników, w związku z czym posługuje się no, osiągnięciem techniki. Co w tym złego? Powiedziałam niesławny, dlatego że on wywołał duże kontrowersje, ale rzeczywiście nie jest to rozwiązanie, które ja bym krytykowała w założeniu. Mamy badania, Amerykanie je przedstawili, pokazujące, że człowiek w takich sytuacjach bardzo często się myli. Myli się również w sposób krzywdzący dla osoby ocenianej, bo ulega różnym stereotypom i szczególnie w kraju, w którym mamy długą historię dyskryminacji rasowej, osoby czarnoskóre zwykle dostawały po prostu gorsze oceny od człowieka niż osoby białe. Okazało się dość szybko, że algorytm popełniał ten sam błąd, ulegał temu samemu skrzywieniu i to powodowało kontrowersje wokół jego stosowania, ale po bliższym przyjrzeniu, a to już parę lat minęło, odkąd ta analiza jest w zasadzie publiczna, ludzie tworzący go przedstawili mnóstwo dokumentów co do tego, jak to działa, okazało się, że rzeczywiście sam pomysł był całkiem rozsądny, czyli skoro mamy problem z sędziami, ulepszmy to, dorzućmy tutaj trochę racjonalnych czynników i właśnie postarajmy się stworzyć system, który jest mniej podatny na te uprzedzenia rasowe. Natomiast były tam dwa inne problemy. Był tam problem tego, na jakich danych on się uczył, ten algorytm. Niestety dane są takie, jakie są, to znaczy oddają rzeczywistość za staną. W tym przypadku oddają te skrzywienia sędziów z poprzednich iluś tam lat, więc trzeba byłoby się postarać o dane, które są z tego w jaki sposób wyczyszczone. Proszę mi pytać, jak to się robi, ale ludzie, którzy to robią, twierdzą, że da się to zrobić. Po drugie, i tu już wchodzimy w zagadnienia techniczne, może nam za chwilę pan profesor pomoże je lepiej zrozumieć. Tak jak ja to rozumiem, no to kluczowe w trenowaniu sztucznej inteligencji, w tym przypadku właśnie uczenia maszynowego, jest zadanie, jakie im stawiamy. I tam postawiono zadanie takie, aby optymalizować liczbę przypadków dobrych trafień, czyli aby jak najczęściej algorytm słusznie przewidywał to, że ktoś po wyjściu z więzienia nie popełni przestępstwa. Natomiast nie dostał zadania, aby jednocześnie minimalizować błędy, tak? Czyli zarazem trafiać dobrze i unikać tych błędnych trafień, czyli trzymania w więzieniu dłużej osób, które nie powinny tam zostać. I ten drugi błąd był dość wyraźny i był skrzywiony w stronę osób czarnych. Więc gdzieś tutaj dochodzimy do poważnej, trudnej, ale rzeczywiście istotnej rozmowy o tym, jakie zadania stawiamy tym algorytmom, bo od tego chyba zależy, czy one będą działały dobrze. To znaczy, czy będą realizowały politykę, z którą my się zgadzamy. Od razu, panie profesorze, prośba o odniesienie się właśnie, jak na ile to są, jakiego rodzaju to są problemy? Czy to są problemy poznawcze, czy to coś nowego, które tutaj powiedziała nam przedmówczyni, czy tego spodziewał się pan na przykład, obserwując rozwój? Znaczy pierwszy przykład taki, gdzie się okazało, że tam w środku jest Excel i punkty, to żadna sztuczna inteligencja dla nas, prawda? Po prostu ludzie zbierają jakieś informacje i sobie punkty wyliczają i na tej podstawie podejmują decyzje. A drugi przykład oczywiście z uczeniem maszynowym, to jest przykład bardzo specyficznego systemu. Znowu ja próbowałem powiedzieć, czym jest sztuczna inteligencja jako dziedzina nauki, prawda? Szeroko rozumiana. No oczywiście można powiedzieć, na przykład stosuje się tam matematykę. Regulujmy matematykę. Jak to można zrobić? No nie można zrobić, prawda? Tak samo informatyka nie jest czymś, co się da regulować. Da się regulować specyficzne zastosowania i produkty. Jeśli mamy produkt typu takiego, prawda, jak system doradczy dla sędziów, no to trzeba zobaczyć, jak on się uczy. Jeśli on się uczy na realnych przykładach, które ludzie stworzyli, no to trzeba uważać, czy ci ludzie rzeczywiście robili to dobrze, prawda? A jeśli ludzie byli uprzedzeni, nie robili to dobrze, to akurat jest duża dyskusja ostatnio, kiedy się okazało, że algorytmy mają pewne skrzywienia, można by powiedzieć, z powodu tego, że ludzie mają te skrzywienia. No to jest duża szansa, że zastosowanie uczenia maszynowego pozwoli nam uniknąć tych skrzywień, które ludzie mieli. Ale tu mam naprawdę trochę takie odczucia, prawda? Czasami człowiek w różnych miejscach latał samolotem i wyciągali przypadkowo ludzi z kolejki. No, wyciągają taką staruszkę, prawda, Angielkę z kolejki, bo oni muszą przypadkowo wyciągać.
No bo jakby ciągle wyciągali tych brodatych takich w turbanach, no to by było jednakże niesprawiedliwie. No ale z drugiej strony wiemy, że statystyki są takie, że takie staruszki rzadko kiedy powodują problemy, a ci brodaci w turbanach trochę częściej. Więc w związku z tym trzeba czasem mieć to skrzywienie. Pytanie, czy to jest skrzywienie, czy to jest realna sytuacja, prawda? To trzeba by zbadać te przypadki sędziów, którzy być może część z nich była rasistami w sposób nieuświadomy. Jest coś takiego w psychologii jak test utajonych skojarzeń, prawda? Okazuje się, że ludzie, którzy twierdzą, że nie mają żadnych problemów rasistowskich, obciążeń, tak naprawdę je mają. W różnych testach to wychodzi, prawda? Ale powoli uczymy się rozpoznawać takie przypadki i myślę, że tutaj sztuczna inteligencja ma szansę raczej usprawnić nasze mechanizmy, ale bardzo trzeba uważać, tak jak tu pani powiedziała, czy już to potrafimy zrobić i jak to uczymy. To panie profesorze, pójdźmy dalej w takim razie. Załóżmy, że dałoby się rozwiązać ten problem i wtedy byśmy odkryli, no, że ten system lepiej radzi sobie ze sprawami niż sędziowie. Może by się okazało, że ci sędziowie są niepotrzebni. No, problemy z kastą by się rozwiązały ostatecznie, prawda? I, no to jest marzenie niektórych polityków, tak. Rzeczywiście, no, ja pamiętam w roku 1994 byłem w Tokio i było zakończenie projektu piątej generacji japońskiego, ogromnego projektu, 12 lat trwającego, dotyczącego właśnie rozwoju takiego logicznego podejścia do sztucznej inteligencji. Niewiele z tego wyszło, ale jeden system, który oni pokazywali, to był właśnie system, który symulował rozumowanie sędziego. I takich systemów trochę narobiono. Gdyby rzeczywiście udało się zrobić porządny system prawny, który sprawdza, czy nie ma tam sprzeczności wewnętrznych, to był ogromny postęp, dlatego że ludzie ciągle złe prawo tworzą, jak państwo wiecie, prawda? Prawo, które jest sprzeczne, jak popatrzeć, ile jest na przykład interpretacji tego, jak należy płacić podatki, jak człowiek pracuje za granicą. To jak byłem tym zainteresowany parę lat temu, pracując za granicą, okazało się, że 400 tysięcy opinii w ciągu roku wydano w Polsce dotyczące tego, jak należy te podatki płacić. To znaczy, że system jest tak zagmatwany, że nikt już tego nie rozumie. Wydaje się, że stworzenie takiego systemu, który by sprawdzał właśnie, jak to prawo działa, byłoby rzeczą bardzo wskazaną, ale na razie nie słyszałem o tym, żeby komuś się udało to na większą skalę. To panie profesorze, w takim razie jeszcze byśmy to mapowanie doprecyzowali. W jakim momencie jesteśmy tych badań? Znaczy, jak ma się to, co pan wie z własnego doświadczenia, oglądu literatury naukowej, do tego, do czego przekonują nas firmy w swoich przekazach marketingowych, z jednej strony mówiące, że no właśnie 50% tam zawodów przestanie istnieć, samochody będą jeździć same, miały już w przyszłym roku w zasadzie, to już miała być oczywistość, no więc właśnie, no lodówki miały same zamawiać brakujące produkty i tak dalej, więc gdzie jesteśmy? Lodówki chyba zamawiają, poza tym od dawna stosuje się pewne metody takie, które można powiązać ze sztuczną inteligencją, do wyłaszczania obrazów w aparatach fotograficznych, prawda, do tego, żeby lodówka wiedziała, że ja o 7 rano ją otworzę, to się trochę podmrozi bardziej, żeby zminimalizować różnicę temperatur, właśnie windy, które wiedzą, z jakiego piętra ludzie będą często startować, opiekacze, które sprawdzają, czy już się dostatecznie nam grzanka zrobiła. Mnóstwo tego typu drobnych zastosowań, no, ale to są drobne zastosowania takich algorytmów właśnie w sieci neuronowych, uczenia maszynowego w niewielkim stopniu, prawda? Natomiast jeśli myślimy o tych poważnych zastosowaniach, no to jest ich bardzo dużo różnego rodzaju, dotyczących właśnie rozpoznawania struktur chemicznych na przykład, prawda? Jak są bardzo złożone struktury, trzeba stosować różne algorytmy uczenia maszynowego, żeby z sygnałów, które otrzymujemy, prawda, wyciągnąć informacje o tym, z jakimi cząsteczkami mamy do czynienia, albo jak syntezować nowe związki chemiczne. Mnóstwo zastosowań w medycynie, które się pojawiają już w latach 60. się pierwsze pojawiały właśnie dotyczące różnych chorób, a w szczególności zakażeń bakteryjnych. Ja pamiętam, że koło roku 2000 mieliśmy taką grupę, Fundacja Batorego nam sprawiła prezent i nauczałem medyków, prawda, o tym, co się daje z komputerem zrobić. W roku 2000 to mało kto jeszcze ten komputer dotykał, nie tak dawno temu. No i okazało się, że jest mnóstwo systemów takich, które w Ameryce są, ale prawie żaden nie był używany na szeroką skalę, dlatego że są różne problemy prawne, które powodują, że ludzie się troszkę bali używać tego typu technologii. Teraz to się może trochę zmienia. Także ponieważ jest to strasznie szeroki temat, jeśli chodzi o zastosowania,
No bardzo mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, jak się mają. Jeśli chodzi na przykład o samochody autonomiczne, no to w tej chwili wiele samochodów ma taką funkcję jak automatyczne parkowanie, prawda? To się daje jeszcze zrobić całkiem nieźle, ale nie sądzę, żeby za rok czy dwa pojawiły się samochody, które będą w pełni autonomiczne, takie, że człowiek nie będzie dotykał kierownicy cały czas. Jeśli tak będzie, to zwłaszcza nowi kierowcy, którzy nie mają wprawy, a prawo będzie wymagać, żeby oni jednakże złapali za tą kierownicę w przypadkach jakichś właśnie niebezpiecznych, no to jak ktoś nie ma wprawy i złapie za kierownicę, to źle się skończy. No to za chwilę wyjdzie, że zrobiliśmy samochody, one niby same jeżdżą, ale ja mam być odpowiedzialny za kierowanie w dalszym ciągu. Tego się tak nie da zrobić, prawda? Będzie więcej wypadków i zaraz się okaże, że lepiej nie mieć samochodu takiego, który automatycznie jeździ. I będzie wiele przeszkód, żeby wprowadzić pewne rozwiązania takie, ale z drugiej strony, no właśnie, jest wiele niebezpieczeństw w wprowadzaniu tego typu rozwiązań. Znaczy, uczenie maszynowe pozwoliło nam rozpoznawać obrazy. To jest ten wielki skok od jakichś 10 lat, prawda? To pozwala nam, no właśnie, zrobić dużo rzeczy, których poprzednio nie umieliśmy, wyszukując na przykład właśnie osoby w jakiejś bazie. Część z Państwa na pewno widzi, że stosując różne na przykład właśnie programy google'owe, one są w stanie rozpoznać nas czy kogoś innego i automatycznie te zdjęcia oznaczać, prawda, i porządkować. No różne takie rzeczy, które nie są szczególnie niebezpieczne, a z drugiej strony, no właśnie, czasami są użyteczne. Więc problem w tym, że jeśli się zaczyna stosować różne takie rozwiązania do sędziów, albo na przykład policja otrzymuje informacje, gdzie najczęściej się zdarzają jakieś problemy. Ostatnio też oglądałem film, w którym się okazało, że w niektórych Stanach zastosowano system taki, który prewencyjnie zachęca policjantów do odwiedzenia pewnych osób, bo one być może popełnią przestępstwo. No, te osoby się strasznie burzą. No, nic im nie robią, po prostu przychodzą porozmawiać z nimi, prawda? Czy to oznacza, że one są jakoś stygmatyzowane? No, może do pewnego stopnia tak być. Czy to zapobiega przestępstwom? Też do pewnego stopnia pewnie zapobiega. No to jest pytanie już takie właśnie bardziej etyczne. Czy warto próbować oddziaływać na ludzi, dlatego że mamy jakiś system, który nam to podpowiada? I czy to musi być system, czy być może to niektórzy ludzie poprzednio, niektórzy policjanci sami wiedzieli, do kogo zachodzić, prawda? A teraz się wszystko zwala na program, bo on im kazał. A Katarzyna, właśnie, to wróciliśmy do tematu, gdzie znowu zaczyna się ta granica wychodzić poza technologię i naukę i dotyczy konsekwencji też no, kwestii stanowienia prawa, regulacji, no, chociażby samochody, prawda, autonomiczne czy systemy monitoringu, prawda? I jak obserwujesz właśnie ten proces stanowienia prawa, na ile on nadąża w ogóle za tego typu zmianą, na ile jesteśmy no, chronieni przez przyjmowane regulacje w poziomie państwowym, czy unijnym, czy w ogóle międzynarodowym. Znowu trudno powiedzieć, bo trudno wskazać wszystkie te zastosowania, które de facto mają miejsce. Wrócę do tego, co powiedziałam wcześniej, że bardzo dużo jest żargonu i marketingu w mówieniu o sztucznej inteligencji, mało jest faktów, przynajmniej ja tak to postrzegam. I tak samo w polityce, my często nie wiemy po prostu, jakie rozwiązanie na czym jest oparte i nawet trudno nam jest sprawdzić, czy mamy do tego odpowiednie reguły, ale no, zasadniczo jakieś zręby takich reguł są. Prawo europejskie stoi na stanowisku, że wszędzie tam, gdzie system automatyczny lub prawie automatyczny, jest bardzo trudna granica, jeżeli tam mamy człowieka, możemy sobie tego sędziego wyobrazić, albo urzędnika w banku, który ma jakieś wsparcie w postaci systemu wyliczającego scoring. I on, ten urzędnik tam jest, ale zasugeruje się wynikiem systemu, bo to tak psychologicznie działa, że jeżeli mamy system, który wie wszystko i ma wszystkie dane, a ja tutaj siedzę i patrzę na jakiś wynik, to mam większą skłonność, żeby jednak uznać, pewnie się nie pomylił, prawda? Więc ta granica, czy ten człowiek jest, czego tam nie ma, ona jest też, to prawnicy dostrzegają, trudna do wyczucia. Więc idzie się w kierunku tego, aby powiedzieć,
czy człowiek jest, czego tam nie ma, jeśli system de facto decyduje w sposób automatyczny o tym, co będzie działo się z człowiekiem, na przykład jaka będzie jego sytuacja prawna, czy bank zawrze z nim umowę, czy sędzia przedłuży mu lub skróci wyrok, czy zawrze, nie wiem, dostanie ofertę pracy. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z decyzjami istotnymi, szczególnie prawnie wiążącymi, tam musi być odwołanie do człowieka, czyli możliwość dla tego podsądnego, czy tego klienta w banku, czy tego pracownika powiedzenia stop, sprawdzam, niech ktoś to jeszcze raz przeliczy, tak, przeanalizuje tę moją sytuację. I po drugie musi być pewna przejrzystość tego procesu. Z tą przejrzystością są największe schody, bo no właśnie, są te obiegowe teorie, złe słowo, mity, chyba tak należy powiedzieć, dotyczące owego AI, jakoby tego się nie dało wyjaśnić, tej czarnej skrzynki, z którymi ja w swojej pracy bardzo polemizuję, które prowadzą nas do tego, że rzeczywiście firmy, szczególnie firmy komercyjne, mówią, no ale jak mamy wyjaśnić? Jak mamy wyjaśnić, w jaki sposób nasz system dał taką, a nie inną rekomendację, skoro on po prostu uczył się w oparciu o obserwacje człowieka, ludzi, często milionów ludzi w działaniu, teraz myślę o takich systemach jak na przykład Google Search, tak? Wyszukiwarka, która uczy się, jaki wynik zwrócić, żeby on był optymalny, żeby on był najlepszy. Albo facebookowy newsfeed, algorytm, który decyduje o tym, co ja zobaczę jako podpowiedź na ekranie. No, one obserwują miliony ludzi cały czas, wyciągają wnioski jakieś z obserwacji ich zachowania i na tej bazie tworzą swoje rekomendacje. To nie jest liniowe, tego się nie da narysować, że oto popatrzył, gdzie ja w tym momencie stałam z telefonem, z kim ja rozmawiałam chwilę temu, czego ja szukałam wczoraj i przedwczoraj i z tej prostej korelacji wyszło, że pokaże mi reklamę samochodu autonomicznego. Tak? To nie jest takie proste. Ja to szanuję, ale jednocześnie my mówimy jako prawnicy, że tam, gdzie te decyzje są istotne, a więc może nie chodzi o reklamę, może nie chodzi o podpowiedź w umownym Google, ale o coś istotnego, tam my stawiamy granice przejrzystości i mówimy, nie możecie państwo, firmo, organie państwowe czy komercyjny rozwijać systemu, który jest nieprzejrzysty, w którym nie wiemy, dlaczego ten sędzia dostał rekomendację na plus czy na minus dotyczącą tej konkretnej osoby. Musimy być w stanie wyjaśnić kluczowe czynniki. Możemy nie być w stanie odtworzyć, jak ten algorytm uczył się, jak on przeprowadzał swoje wnioskowanie, bo to, jak rozumiem, jest rzeczywiście dosyć trudne lub niemożliwe, ale musimy odtworzyć tę, przynajmniej to, co ja nazwałam metryką sprawiedliwościową, czy definicją sprawiedliwości. I do tego chciałabym wrócić, bo to jest szalenie ważne. Pamiętajmy, że te systemy, no one działają w sposób nieprzejrzysty, ale gdzieś na początku dostają od nas, ludzi, zadanie. Zadanie w postaci optymalizowania czegoś, jakiegoś efektu. Na przykład Facebook chce, żebyśmy dużo klikali i spędzali dużo czasu przed ekranem, bo on na tym zarabia. I to jest cel, który on swoim algorytmom zadaje. Jeżeli my chcemy z tym polemizować, uważam, że możemy. I uważam, że na tym poziomie ta dyskusja zawsze ma prawo, powinna się odbyć. Jeżeli policja mówi, optymalizujemy efekt w postaci wyłapywania terrorystów, a nasza definicja terrorysty ma coś wspólnego z etnicznością, czy pochodzeniem narodowym, czy na przykład trasami poruszania się ludzi, bo mamy takie ustalenia, tak? To wracam do przykładu pana profesora z turbanami, bardzo rzeczywiście no, takiego budzącego wątpliwości. Załóżmy, że mamy korelację między tym, że ludzie podróżujący z Syrii do Londynu w turbanach częściej stwarzają problemy dla bezpieczeństwa państwa niż podróżujący z Warszawy do Berlina bez turbanu. Czy to jest wystarczający powód, aby tych pierwszych zatrzymywać przesiewowo, a tych drugich nie? No tutaj właśnie wracamy do definicji naszej sprawiedliwości, prawda? Jaki ma być ten optymalny efekt i czy my poświęcamy dla niego, na przykład zgadzamy się na faktyczną dyskryminację jakiejś narodowości albo ludzi ubierających się w jakiś sposób. Być może tak, być może to jest decyzja polityczna, którą my chcemy obronić, ale ona musi być wyjęta na wierzch. I w tym sensie te systemy są, ja też z dużym zainteresowaniem obserwuję ich ewolucję, bo uważam, że one nam dają szansę rozmowy na konkrecie. Dopóki tam był policjant, czy sędzia, czy polityk, to często było takie niewyrażone wprost, prawda? Oni wiedzieli, kogo zatrzymać, oni wiedzieli, do jakiego domu pójść. Teraz mamy algorytm, który możemy odpytać z tej logiki. I to jest bardzo ciekawe. Podam inny przykład, na który ostatnio zerkałam, ucząc się właśnie tych metryk sprawiedliwościowych, bo sama się próbuję nauczyć, jak to działa. I natrafiłam na taką metrykę counterfactual fairness, tak? Nie wiem, jak to przetłumaczyć, taka kontrintuicyjna sprawiedliwość, gdzie właśnie w przykładzie była ocena ryzyka w kontekście wypadków samochodowych i tego, że szukano
w tej analizie ryzyka szukano korelacji, no i okazało się, że na poziomie statystyki istnieje korelacja między ludźmi popełniającymi wypadki, a kolorem samochodu. I że czerwony samochód słabo wypada w korelacji. No i drążono to dalej. Dlaczego tak jest? I ustalono w tej analizie, że tak naprawdę to jest pozorna korelacja. Tam nie ma przyczynowo-skutkowego powiązania, tylko jest jakaś cecha, którą nam trudno nazwać, jakaś cecha charakteru człowieka, która decyduje o tym, że zarówno ten ktoś się częściej zderza i zarówno lubi czerwone samochody, a na nieszczęście dla czerwonych samochodów, czy też dla ludzi, którzy je lubią, jest też narodowość, czy tam etniczna grupa, to było chyba gdzieś w Stanach, która też lubi czerwony i częściej je kupuje. No i gdybyśmy nie drążyli tego głębiej, to moglibyśmy ukarać w tych wynikach analizy ryzyka tę grupę etniczną, która też lubi czerwony, bo oberwałaby ona tym, że ogólnie jest jakaś ukryta korelacja między nienazwaną cechą charakteru a wypadkowością. Tak więc drążenie tych korelacji jest niezwykle ważne. Dochodząc do tego, czy ten turban jest ważny, moim zdaniem nie jest ważny, bo gdyby miał być ważny, to byłaby to bardzo prosta dyrektywa dla terrorystów, ściągnij turban. Naprawdę sądzę, że jeżeli ktoś leci z zamiarem terrorystycznym, to kamufluje się tak, żeby wyglądać jak totalny everyman na tym lotnisku. Więc nie idźmy drogami pozornych korelacji, czy też korelacji, które są statystycznie może istotne, ale nie ma tam związku przyczynowo-skutkowego, tylko szukajmy powodu, dla którego ten ktoś jest niebezpieczny, albo może być recydywistą, albo może powodować wypadek. I ta rozmowa wydaje mi się kluczowa w rozmowie o tym, jak będziemy te algorytmy trenować, do czego my je trenujemy. Panie profesorze, no właśnie, to teraz wróćmy znowu do pola techniki i nauki. Jeżeli no, słyszy pan takie doniesienie jak to o AlphaGo Zero, prawda, czyli które algorytmie, który sam się nauczył grać w Go, no i przewyższa wszystkich mistrzów i poprzednie systemy sztucznej inteligencji, czy tu można jeszcze coś wyjaśnić? Znaczy, czy jest pan w stanie jakby wyobrazić sobie taką sytuację, żeby zrozumieć, jak on to zrobił? Znaczy w niewielkim stopniu, bo są różne zastosowania rzeczywiście. Te, o których pani mówi, czasami udaje nam się znaleźć rzeczywiście wyjaśnienia w systemach, które gromadzą różne informacje, wykorzystują różne cechy różnych, prawda, obserwacji i na tej podstawie są pewne decyzje. Ale to jest stosunkowo niewielki obszar taki, w którym sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie. Ważny obszar, trzeba go pilnować, owszem, jeśli wzbudza właśnie kontrowersje i dyskusje, to świetnie, bo przynajmniej jest okazja, żeby głębiej sprawę podrążyć, a dotychczas mieliśmy po prostu 1000 różnych osób, z których każda swoje własne widzimisię miała i niektóre z nich były bardzo obciążone, że tak powiem, różnymi problemami. Na przykład w Toruniu się zdarzył jeden taki kierowca tramwajów, który 3 samochody rozbił, prawda? Bardzo lubił najeżdżać na samochody, które nie zdążyły przejechać, prawda? No to właśnie nie uczymy na tego typu informacjach, jak prowadzić tramwaj, prawda? Dobra, ale mamy cały szereg rzeczy takich, z których wyrosła ta sztuczna inteligencja. Jeden z nich to jest oczywiście gry i takie właśnie różne logiczne rzeczy. Kiedyś wyznacznikiem inteligencji była gra w szachy. Wielu z nas w młodości grało w szachy. Ja sobie nawet nieźle radziłem jeszcze w szkole. No i nagle się okazało w 1997 roku, więc 22 lata temu, że maszyna potrafi lepiej grać w szachy. To był szok dla ludzi wówczas, prawda? No ale potem powiedziano, dobrze, jest jeszcze Go, a Go jest o tyle trudniejsze, że to jeszcze 100 lat nam zajmie. No i tak myśleliśmy, że jeszcze zajmie kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet lat, a tutaj z roku na rok nagle pojawiła się nowa technika, która niestety jest mało przejrzysta. Dlatego, że na czym polegało AlphaGo? Na tym, że oprócz tego, że się robi takie algorytmy bardzo szerokiego szukania, które poprzednie systemy miały, to znajduje się metody oceny, czy dany ruch jest dobry, czy nie, na podstawie właśnie no, analizy mnóstwa różnych partii, które maszyna sama ze sobą gra. W efekcie właśnie ta wiedza o tym, jak oceniać, jest rozproszona w systemie w taki sposób, że bardzo trudno jest ją zwerbalizować. Jest wiele rzeczy, których my nie potrafimy zwerbalizować. Nie, no, żaden człowiek nie potrafi zwerbalizować tego, jak on rozpoznaje przedmioty patrząc, prawda? Niektóre można powiedzieć, że no, widzę, że to jest szklanka, bo ma taki kształt jakiś, prawda, ale rozpoznanie na przykład człowieka, twarzy, czy sposobu ruchu i tak dalej. To są rzeczy, czy to, jak dzieci się uczą poruszać, to są wszystko rzeczy, które uczymy się
tworzy się pewien schemat, powiedzmy, działania naszego mózgu, ale my go nie potrafimy werbalizować, wyjaśniać. No i niestety znaczna część uczenia maszynowego to właśnie na tym polega, że my jesteśmy się w stanie z przykładów nauczyć podobnego zachowania, ale to, co żeśmy się nauczyli, jest tak zakodowane w systemie, że ono jest zakodowane w sposób rozproszony. Możemy ten system testować na różne sposoby, co jest niesłychanie ważne, więc na przykład jak mamy samochód, który ma autonomicznie jeździć, to trzeba go w bardzo wielu warunkach testować. Mimo tego nie mamy gwarancji, że w pewnych warunkach, na przykład jest jakiś cień na drodze i samochód może myśleć, że tam coś leży i się gwałtownie zatrzymać, prawda? W pewnych warunkach może się okazać, że system zachowuje się w sposób zupełnie dziwaczny i niebezpieczny, prawda? To zwłaszcza to dotyczy systemów medycznych również, prawda? Gdzie ludzie się bali pewne rzeczy, pewne techniki stosować w obawie, że się może okazać, że one popełniają duże błędy, a lekarze, tak jak pani mówiła, rzeczywiście jak już przyzwyczaili się do tego, że system im coś podpowiada, no to jest fajnie. W tej chwili jest cały szereg takich problemów medycznych, w których maszyny jednakże przewyższają, jeśli chodzi o dokładność i bezpieczeństwo, działania człowieka. Na przykład radiologia. Ci radiolodzy siedzą, ja się przyglądałem amerykańskim radiologom, cały dzień siedzą i opisują obrazy. Na obrazach czasami naprawdę trudno coś dostrzec, potem są zmęczeni, przepuszczają wiele rzeczy. Maszyna sobie z tym lepiej radzi w tej chwili z taką analizą obrazu niż człowiek, prawda? I to jest przykład zastosowania sztucznej inteligencji, gdzie maszyna się nauczyła na wielu przykładach, ale wiemy, że te przykłady są prawidłowe, to znaczy rzeczywiście jak coś wykryto, to potem sprawdzono bezpośrednio metodami biopsji czy innymi. W związku z tym mamy dobre dane, potrafimy się dobrze nauczyć i potrafimy zrobić to lepiej niż człowiek, prawda? Jest naprawdę duży obszar taki, w których tego typu uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja będzie działać lepiej niż człowiek. To jest również rzecz, którą się powinniśmy martwić, bo nagle się okaże, że radiolodzy, którzy w Ameryce naprawdę dobrze zarabiają, może nie są wcale tak potrzebni, jak nam się wydawało, prawda? Szpitale mogą ich wyeliminować, żeby zaoszczędzić koszty. Prawda? Ale to właśnie, to pani profesor, to znowu pójdźmy dalej, bo no mówi się, że owszem, no, znaczy tak, że z jednej strony pan wspomniał, że wiele rzeczy no, wydawało się nieosiągalnych albo przynajmniej bardzo odległych, jeśli chodzi o zadania dla tych systemów automatycznych, prawda, że właśnie szachy kiedyś, no potem go, poker, prawda, okazał się też bardzo, a też sobie radzi, tym, tutaj systemy tym maszynowe sobie z tym dobrze radzą, więc pytanie, ale potem mamy takie tłumaczenie, że no zagrożone są w pierwszym rzędzie no te właśnie takie czynności, zawody, funkcje, które można właśnie powtarzalne, nie wymagające kreatywności, prawda, że ci, którzy zajmują się robotą kreatywną są bezpieczni. Czy jak pan na to patrzy właśnie? Czy jest ktoś, czy pan jest bezpieczny, jeśli chodzi o ryzyko rozwoju tego, co pan robi, właśnie sztucznej inteligencji? W moim wieku mam nadzieję, że zdążę przejść na emeryturę, zanim niebezpieczeństwo mnie dopadnie. Ale tak naprawdę nikt nie jest bezpieczny, prawda? W roku 2015 zrobiono takie laboratorium w pełni autonomiczne, którego zadaniem było zrozumienie procesów regeneracji płazińców. Takie robaki, które jak się przetną, to się odrośnie wszystko. No fajnie by było, gdyby można sobie było, nie wiem, nogę odrosnąć na przykład, albo ząb wyrwany, czy coś takiego. Musimy zrozumieć procesy biologiczne, jakie stoją za takim zjawiskiem. No i laboratorium musiało robić eksperymenty na tych płazińcach, wymyślać nowe eksperymenty i próbować tworzyć teorie, czyli próbować tworzyć pełen obraz taki tego, jakie procesy na poziomie właśnie komórkowym i subkomórkowym zachodzą w przypadku tego odrastania. Więc system sztucznej inteligencji zalecał i kontrolował tego typu eksperymenty i to się dało stworzyć z tego teorię, więc widać, że nawet w eksperymentalnych naukach tego rodzaju daje się pewne teorie stworzyć. Ostatnio się pojawiła praca pokazująca, że analiza takich prac fizykochemicznych pozwala nam przewidywać własności związków, które warto by stworzyć, bo mają bardzo specyficzne własności. Znowu, ponieważ ta literatura to jest setki tysięcy różnych prac, nikt tego w pełni nie opanuje, ale maszyna to jest w stanie przeanalizować i podrzucić nam różne problemy. Więc to jest ten obszar taki tworzenia nowych rzeczy. A z drugiej strony mamy cały szereg przykładów takich, gdzie maszyny wykazują się kreatywnością. Ja 10 lat temu napisałem pierwszą pracę o algorytmie, który
symuluje do pewnego stopnia sposób, w jaki nasze mózgi tworzą rzeczy. On głównie dotyczy wymyślania nazw. Okazuje się, że za nazwę Pentium Intel zapłacił $1 000 000. Mieliśmy nadzieję, że wymyślimy też parę nazw dla Intela. W każdym razie mniej więcej 2/3 nazw, które system wymyślał na podstawie opisu produktu, to były nazwy, które już gdzieś tam ludzie zastosowali. Ale kilka naprawdę perełek mamy takich, na przykład Discoverity. Od Discover Verity, czyli odkrywanie prawdy, ale też może być mnóstwo innych skojarzeń, które są związane. Kilka bardzo fajnych słów udało nam się wyprodukować na nazwy takie. To był najprostszy przykład tego, jak kreatywność, którą nasze mózgi wykazują, można by złapać w pewnym algorytmie. Ale od tego czasu oczywiście pojawiły się programy, które tworzą, no, malują, powiedzmy, prawda? Ostatnio za, nie pamiętam, 400 tysięcy funtów sprzedano jeden obraz, który stworzyła maszyna. Jest sporo prac takich, akurat też byłem recenzentem w takim projekcie europejskim, gdzie między innymi Sony z Paryża brało udział, jak tworzyć muzykę i komponować, no właśnie, w różny sposób za pomocą algorytmów. Jest taki program, który się nazywa AIVA, czyli Artificial Intelligence Virtual Artist, wirtualny artysta oparty na sztucznej inteligencji. I ten program został wpisany we Francji przez Stowarzyszenie Kompozytorów jako oficjalny kompozytor. Jeśli państwo poszukacie tej AIVY, jest mnóstwo wykonań, naprawdę kompozycji AIVY na duże orkiestry z chórem, poważną muzykę, świetne rzeczy AIVA robi, prawda? Więc okazuje się, że maszyna może komponować muzykę równie dobrze jak człowiek, a może nawet i lepiej. I za chwilę się okaże, że również tworzenie nowych rzeczy zupełnie nie jest czymś, co jest ponad możliwościami maszyn, prawda? No, wracając jeszcze do tego Go, to, że maszyna w ciągu 3 dni, grając sama ze sobą, osiągnęła poziom dużo większy niż poprzednia wersja programu, która wygrała z mistrzem świata, 6-krotnym mistrzem świata, no, pokazało, że można odtworzyć 1000 lat doświadczenia ludzkiego w graniu w taką złożoną grę w ciągu kilku dni. I to jest dla nas pewien szok, dlatego że trudno jest w tej chwili znaleźć obszar taki, w którym byśmy postawili jednoznaczny test i powiedzieli, człowiek jest w tym dużo lepszy od maszyny, prawda? Na przykład rozpoznawanie osoby na wielu zdjęciach, które mamy, i pokazuje się jedno zdjęcie i pyta, czy któreś z tych zdjęć to jest właśnie ta osoba. No tu znowu maszyny nas nieznacznie, ale już zdążyły też przegonić, prawda? Więc jest wiele zaskakujących rzeczy. Na przykład Chińczycy zrobili taką pracę, gdzie na podstawie tylko zdjęć twarzy, właśnie to tylko w Chinach można było zrobić, mnóstwo więźniów mieli i innych ludzi, na podstawie zdjęć twarzy byli w stanie zidentyfikować więźniów z naprawdę niezłą dokładnością. No, to się robi niebezpieczne, dlatego że rzeczywiście trochę błędów się zawsze robi. W takich zastosowaniach praktycznych to, co jest największym problemem, to jest to, że jeśli na przykład szuka się przestępcy na lotnisku, no na lotnisku przewala się tam tysiące osób w ciągu dnia, prawda? Nawet jeśli maszyna jest super dokładna, ma 99,99% prawidłowych działań, no to ta 0,01% przy tysiącach ludzi, którzy się przewalają, to będzie kilkadziesiąt osób, które są zatrzymane bez powodu, prawda? Ale no, nie sposób zrobić czegoś, co działa idealnie. Przynajmniej na razie nie widać, jakby to zrobić. No, Katarzyno, znowu stawkę podnieśliśmy i znowu to samo pytanie. Jak taką sytuację, prawda, wkraczania już no jednak wykraczanie poza ten twój postulat przejrzystości, no, kiedy jednak wchodzimy w sferę, kiedy te maszyny są same w stanie jakby konstruować rzeczywistość, tak, czy tworzyć i co, zabronić tego, czy jak tutaj powinniśmy. No, rzeczywiście ten namysł prawniczy nad stykiem człowieka i technologii zmierza w kierunku wyznaczenia stref chronionych. Dobrym przykładem jest rozpoznawanie twarzy, gdzie wydaje się, że jesteśmy kompletnie skazani na sukces tej technologii, to znaczy nie ma jak się przed tym uchronić. Ona się uczy się coraz lepiej, ma coraz większe bazy danych. Takie bazy ma Facebook, który przecież posiada zdjęcia miliardów ludzi na Ziemi, chyba najwięcej w skali globalnej. To są Chiny, które mając takie niemożliwości, jeśli chodzi o aparat,
nawet nie przymusu, bo z tego co mi wiadomo, to w Chinach to nawet nie jest przymusu, to są pilotaże często, w które ludzie wchodzą dobrowolnie, gromadzi biometryczne informacje o znowu milionach obywateli, więc to jest kwestia czasu, aż będziemy mieli systemy, które poprzez nie wiem, kamery na ulicy, w metrze, na lotniskach są w stanie dość trafnie ustalić, kim my jesteśmy i to będzie sfera, w której, no właśnie, że to się już wydarzy, prawnicy będą mieli potężny problem, czy legislatorzy, żeby jakoś to ubrać w ramy gwarantujące brak nadużyć, bo to jest rzeczywiście taka gruba artyleria, która no w kontekście jakimkolwiek, tak, tłumienia protestów, analizy tego, jak poruszają się ludzie, nie tylko przestępcy, analizy tego, co robią, nie wiem, opozycja polityczna, aktywiści w danym kraju, jak poruszają się konkurenci biznesowi, no cokolwiek, tak, znaczy wiedząc po prostu po naszych twarzach, też jakie mamy emocje w związku z tymi i odtwarzając nasze trajektorie, w tym do tego dochodzą dane o lokalizacji naszych urządzeń, które mamy przy sobie, stajemy się w pełni transparentni dla tego, kto taką wiedzą dysponuje. Więc pojawiają się pomysły typu stwórzmy sfery, w których to nie może się rozwijać, ale myślę, że to jest krótkowzroczne i nawet jeżeli my w Europie umówimy się na taką strefę chronioną, to ktoś inny to zrobi, więc raczej potrzebujemy być mądrzejsi niż zakazy. Ja mam taką refleksję, słuchając tych opowieści o tym, jak świetne są maszyny w porównaniu z nami, zawsze mam taką refleksję, że gdzieś niebezpiecznie zaczynamy to personifikować, to coś, tak? Tego agenta w postaci sztucznej inteligencji, który przyjdzie i coś za nas zrobi, który zastąpi nas w czymś, który będzie zamiast nas coś robił. No przecież to nie jest tak, prawda? To nie jest golem, to nie jest byt, który się generuje sam, bo nie wiem, algorytm wymyślił kolejny algorytm i on teraz powstał z tej materii i nagle nami rządzi, tylko to my ludzie musimy się dogadać co do tego, czy chcemy to coś umieścić w lodówce, w parlamencie, w szpitalu, w sądzie i mamy pełną sprawczość tutaj. Czyli mi się cały czas wydaje, że szczególnie jeśli chodzi o te zastosowania, które są politycznie istotne, za którymi idzie jakaś władza, to po prostu musi być normalna dyskusja o władzy. Czy my ją chcemy oddać i czemu lub komu my ją oddajemy? Dlaczego my to delegujemy? Czy to jest tak, że my jako ludzie nie chcemy pewnych decyzji podejmować, bo one są trudne? Na przykład jako sędzia mam duży problem etyczny, moralny z tym, że się mylę, albo jako lekarz czuję tak dużą presję bycia nieomylnym, że nie chcę, wolę to oddać, masz nie powiedzieć sorry, margines błędu jest 15, pogódźcie się z tym i tak jest lepiej niż u mnie byłoby 30. Ale może akurat jako, nie wiem, medyczny geniusz w tym konkretnym przypadku bym się nie pomyliła. No i teraz pytanie, prawda, dla pacjenta. Czy pacjent woli człowieka, który ma margines błędu 30, czy maszyna, która ma 15, komu zaufa? Większość ludzi podobno wybiera maszynę. Ja mam jakieś takie poczucie, że no, wolę mieć tego człowieka, bo nie wiem, jest we mnie jakaś nadzieja, że akurat się, nie wiem, dobrze skomunikujemy i w mojej sprawie się nie pomyli. Myślę, że to jest bardzo subiektywne i rozmowy o tym, co my wolimy jako poddani tych systemów, tak, i tych ludzkich, i tych maszynowych, są nam bardzo potrzebne. Z pamięcią o tym, że to my zdecydujemy, w jakiej sferze i w jakim zakresie zdelegujemy tę władzę na nie. To się nie wydarzy samo. To nie jest immanentne, tak? To nie jest coś, co się musi zadziać, to nie jest jakiś rozwój cywilizacji, to są nasze decyzje. No i dla mnie rzeczywiście kluczowe jest to myślenie w kategoriach wzorców, znaczy to co pan profesor cały czas podkreśla i co dla mnie jest najważniejsze w tej rozmowie o AI. Ona się świetnie sprawdza tam, gdzie mamy do czynienia z wzorcem. Nawet przykłady na kreatywność, one wszystkie są oparte o systemy takie jak język naturalny, jak muzyka, no szczególnie matematyczny system w zasadzie, obraz, to są wszystko prawidłowości. Mnie nie dziwi, że maszyna potrafi tej prawidłowości odtworzyć i jest bardziej bezbłędna w ich wykrywaniu, czy bardzo kreatywna w miksowaniu możliwości. Ale przecież nie wszystko da się opisać w kategoriach wzorca. Ludzkie zachowanie, ludzkie myślenie, ludzka intuicja, nasza moralność, etyka, poczucie sprawiedliwości, to nie są rzeczy, które są opisywalne, tak jak język czy muzyka. I to jest może ta granica, w której chcemy być bardzo ostrożni. Natomiast dla prawników to jest trudna granica do skodyfikowania. Tak? Powiedzieć wykrywanie obrazu, język naturalny i to, co się liczy, to tak, a tam, gdzie jest etyka, to nie. No, to nie jest takie proste, bo rzeczywiście widzimy w tej rozmowie nawet, jak bardzo te sfery się przenikają i jak bardzo, nie wiem, decyzja o odłączeniu człowieka od aparatury medycznej jest totalnie decyzją etyczną, a jest oparta zapewne o
no, analizę tego, co dzieje się w ludzkim ciele i o analizę być może obrazu, dźwięku i zachowań tego ciała, które już da się opisać w kategoriach wzorca i powtarzalności pewnej, więc no, to będzie się przenikało, nie możemy tu się na nic umówić, więc to jest na pewno bardzo rozwojowa dziedzina prawa, w której łatwych konkluzji nie ma. Dam tylko przykład z dziedziny, która się rozwinęła rzeczywiście bardzo mocno, czyli autonomiczne samochody, gdzie MIT prowadziło przez kilka lat taki eksperyment Moral Machine, zmierzający do ustalenia, czy jest jakaś reguła etyczna globalnie wynikająca z tego, jak ludzie się zachowują, która można byłoby wgrać takim systemem. No i wyszło im, że nie ma, tak? Że my jako ludzie nie potrafimy się dogadać, co jest bardziej okej. Okay. Czy przejechać staruszkę na pasach, czy dwójkę dzieci, czy rozbić kierowcę, samochód z kierowcą, bo jedzie sam, czy nie rozbijać go, bo jedzie z dziećmi. To po prostu nie są decyzje, w których my mamy jakiś wzorzec, który dałoby się odtworzyć. I to, tak jak pan też powiedział, myślę, że trzeba będzie stawić ludziom i to będzie dopiero kuriozum i niebezpieczeństwo, prawda? Samochód, który jedzie sam, do momentu, w którym musi wybrać coś naprawdę trudnego. Tak, bardzo proszę, a potem jeszcze, już niedługo zresztą Państwa zaproszę, ale jeszcze mam jedną kwestię, ale proszę tutaj odpowiedzieć. Znaczy, w przypadku samochodów wydaje mi się, że po prostu trzeba ludzi posadzić przed symulatorem w paru takich sytuacjach, zobaczyć, co robią, a następnie ale właśnie tak to zrobiono. Samochód. Właśnie to zrobiono, właśnie tylko eksperyment i nie było wzorca. A następnie zindywidualizować rzeczywiście zachowanie takie, że jeśli ja wybrałem, że się rozbijam, to się rozbijam, a jak wybrałem, że kogoś przejadę i z tym żyję, to ja żyję. Nie wiem, ale rzeczywiście nie ma tutaj prostych rozwiązań. To, co mnie martwi, bo wspomniała pani też o polityce. Cała socjotechnika, która się w tej chwili rozwija, jest bardzo niebezpieczna, dlatego że coraz więcej wiemy o ludziach na podstawie choćby tego, jak klikają w Facebooku, prawda? Słynne prace, które właśnie zresztą, prawda, gość z Polski zrobił, pracujący na Stanfordzie, to było to, że na podstawie takich kliknięć w Facebooku on jest w stanie zrobić profil osobowości, który jest bardziej dokładny niż zrobią osoby najbliższe tej klikającej, prawda? Dużo się możemy o ludziach w tej chwili dowiedzieć z ich zachowania w internecie w różnych sytuacjach. No i już w ostatnich wyborach było tak, że Amerykanie wiedzieli, gdzie są osoby niezdecydowane, przychodzili ankieterzy z tabletem, zadając pierwsze pytanie, wiedzieli, jakie trzeba zadać drugie na podstawie odpowiedzi osoby, z którą rozmawiają, prawda? Krótko mówiąc, jesteśmy coraz bardziej sterowani przez algorytmy. Jest kilka książek na ten temat. To wygląda naprawdę źle. Ludzie rzadko kiedy krytycznie myślą, prawda? Przyjmują na wiarę różne głupoty, które cały czas się w mediach pojawiają, prawda? To jest sterowanie masami ludzkimi takimi, że można je wystraszyć tymi zawszonymi imigrantami. Codziennie słyszę o tym, jakie zbrodnie popełniają nasi obywatele. Gdyby to był jakiś imigrant, to byśmy o tym słyszeli przez miesiąc, prawda? A tutaj codziennie o kimś innym słyszymy. Ktoś tam kogoś siekierą zaciukał albo wypchał z okna na 10. piętrze. No, różne straszne rzeczy się dzieją, prawda? Ale można ludzi wystraszyć imigrantami, można ludzi wystraszyć LGBT i innymi rzeczami. Albo jakimś genderem, którego nikt nie rozumie, co to jest ten gender, bo no, to co wiemy, straszne, prawda, co się studiuje, to jest zupełnie... No, ostatnio jedna pani napisała, prawda, że teraz już Unia Europejska ten gender wszędzie wpycha, bo w każdych nawet technicznych różnych takich projektach jest gender. No, trzeba być albo zupełnie głupim, albo cynicznym, żeby takie rzeczy pisać, prawda? Ten gender oznacza tylko tyle, że trzeba się starać, żeby również kobiety brały udział w badaniach naukowych i się to podaje w ankietach projektów, prawda? I no naprawdę, jeśli ktoś uważa, że to jest coś złego, to znaczy, że woli, żeby kobiety siedziały w kuchni, prawda, przy dzieciach i w kościele, no, i że to ma być ich rola, prawda? Także głupot dużych takich słyszymy i cała socjotechnika jednakże bardzo mocno może zostać wzmocniona przez algorytmy sztucznej inteligencji, które profilują ludzi na różny sposób. To profilowanie jest jednym z ważniejszych rzeczy, które robią wszystkie wyszukiwarki w tej chwili, wszystkie duże systemy komputerowe, prawda? I one się opierają właśnie też na nauczaniu maszynowym. Także jest tutaj dużo niebezpieczeń w tym obszarze, zwłaszcza w manipulacjach politycznych, jakie z tego mogą wyniknąć. To ostatnia już kwestia, zanim właśnie państwa, no bo tu już znowu uprzedził pan profesor to, co chciałbym zapytać, to znaczy właśnie zwrotny efekt badań nad sztuczną inteligencją na pokusy manipulowania na ludziach, tak, na wspieraniu, no nie wiem, rozwijaniu zdolności kognitywnych poprzez jakieś interwencje technologiczne, czy jak to wygląda, bo pan też się właśnie kognitywistyką zajmuje i też to pole obserwuje,
gdzie tu jesteśmy, na ile rzeczywiście grozi nam taka cyborgizacja, w której, no nie wiem, będziemy mieli super żołnierzy na przykład z zapakowanymi mikroprocesorami, które będą podawały, że mogą 48 godzin bez snu, prawda, funkcjonować z pełną koncentracją uwagi. A to jest bardzo fascynujący obszar nauki w tej chwili, taki na pograniczu właśnie sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie maszynowe do tego, żeby sterować zachowaniem człowieka. I albo to jest zewnętrzne urządzenie, które na przykład wykrywa za pomocą analizy potencjałów w mózgu, czyli EEG, wykrywa, że człowiek zauważył coś, czy że mózg zareagował w sposób nietypowy, chociaż świadomie nie przebiło się to jeszcze do naszego, do poziomu świadomości i zwraca człowiekowi uwagę, że tam jest coś ważnego. To jest akurat stosowane w tej chwili w armii amerykańskiej. Ludzie rozglądają się i nie widzą, że coś tam jest, ale mózg jednak zareaguje na tyle słabo, że nie jest to świadome. Ale są różnego rodzaju urządzenia zewnętrzne, ale też są próby rzeczywiście bezpośredniej ingerencji w to, co robią mózgi, czyli z jednej strony medyczne urządzenia, bardzo fajne, 1% ludzi cierpi na padaczkę. Mój kot cierpi na padaczkę również. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, cierpią na padaczkę. Niektóre formy padaczki są odporne na leki i leczy się je często chirurgicznie, ale rok temu pojawiło się urządzenie takie, które odczytuje, bo ma wszczepione elektrody w pewne obszary mózgu, gdzie to właśnie jest ognisko takie pobudzenia padaczki, odczytuje stamtąd sygnały i kiedy one się już pojawiają, widać, że nadejdzie atak padaczki, wysyła tam impulsy, które to hamują. No, to jest bardzo pozytywne, prawda? Wiecie państwo również, że w przypadku Parkinsona na przykład jest głęboka stymulacja mózgu. Nasi neurochirurdzy z naszego Collegium Medicum na UMK robią tego typu operacje i one naprawdę dają świetny skutek. Coraz więcej ludzi zagląda głęboko do mózgu. Są pierwsze prace pokazujące, że u osób, które cierpią na właśnie zaniki pamięci, można fragment mózgu zamienić na elektronikę, co jest zupełnie fascynujące, prawda? Głęboko leżący, bo oczywiście cała reszta to są jakieś implanty słuchowe i inne rzeczy. To są takie zewnętrzne urządzenia, które się mogą bezpośrednio nam do nerwu dołączyć, prawda? Ale pomysł taki, że możemy fragment głęboki mózgu wyciągnąć i wstawić tam elektronikę taką, że myśmy odczytali, jakie sygnały tam wchodzą, jakie wychodzą i nauczyli system, żeby wypuszczał sygnały takie przy takim wejściu, takie jak trzeba przy wyjściu. To jest rzecz zupełnie szokująca, bo mówimy o głębokim fragmencie mózgu, który się akurat nazywa CA3 w hipokampie, który dało się zastąpić fragmentem elektroniki. Nie bardzo rozumiemy, co ta transformacja znaczy z punktu widzenia przetwarzania informacji przez mózgi. Wiemy, że coś wchodzi, coś wychodzi, nauczyliśmy się tego. Czyli nie mamy wyjaśnienia, prawda? I pewnie nie będziemy mieli, dlatego że trudno to zwerbalizować. To są procesy no, zupełnie nam niedostępne w naszym odczuwaniu świata, prawda? No ale okazuje się, że właśnie 30% się ludziom pamięć poprawiła na skutek tego. Jest firma na Uniwersytecie Południowej Kalifornii założona przez Teda Bergera, która się zajmuje w tej chwili takimi implantami. Wcześniej robiono doświadczenia na małpach i na myszach, a w tej chwili no, nastąpiła taka prawda, era robienia doświadczeń z ludźmi, czy raczej no, stosowania tego jako pewną terapię. No to możecie państwo sobie wyobrazić, że coraz więcej będzie technologii, które będą bezpośrednio oddziaływać na mózg, albo będziemy w stanie wkuć takie nanodruty. Jest dwa lata temu taki projekt ogłosiła agencja amerykańska Departamentu Obrony Zaawansowanych Projektów Naukowych, żeby wkuć człowiekowi 1 000 000 nanodrutów do głowy. No wygląda zupełnie szokująco, jak to jest możliwe, prawda? Te nanodruty są na tyle cienkie, że one włażą między komórki i tam wiele nie popsują podobno. Jest 7 instytucji czy takich grup badawczych, które się tym zajmują. I pomysł jest taki, żeby ze 100 tysięcy nanodrutów były w stanie pobudzać te komórki, czyli będziemy mogli sterować trochę tym, co się w mózgu dzieje.
Oczywiście może to mieć zastosowania terapeutyczne różnego rodzaju. W tej chwili akurat znam człowieka z kliniki Mayo w Rochester w Stanach, który zajmuje się padaczką. Mają kilkaset nanodrutów u osób, które cierpią na padaczkę po to, żeby wyhamowywać właśnie takie ataki. Ale milion nanodrutów spowodowałby, że naprawdę będziemy w stanie odtworzyć to, co się Państwu śni bardzo szczegółowo. To, co sobie wyobrażacie, czy to, co prawda, w dialogu wewnętrznym się pojawia, jest szereg prac pokazujących, że jest to możliwe, ale trzeba mieć dostęp do neuronów, a nie tylko przez czaszkę elektrody, bo to bardzo rozmyty jest sygnał. No, to stwarza bardzo niebezpieczną sytuację, a z drugiej strony ogromne możliwości sprzężenia człowieka z maszyną do jakiegoś stopnia, ze światem takim elektroniki zewnętrznym. I to jest technologia, która się może pojawić w ciągu kilku następnych lat. Także zobaczymy, co wyjdzie z tych projektów DARPy. Ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy teraz otworzyli dyskusję. Potem oczywiście wrócimy do Państwa jeszcze, żeby spuentować i ewentualnie kwestie, które jeszcze nie były dotknięte, ale myślę, że stawkę już na tyle podnieśliśmy, że można porozmawiać. Czy coś Państwo patrzycie z optymizmem, z radością na te milion drutów w głowie, czy raczej z niepokojem? Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać o to, co zahaczył Pan na początku, mianowicie o tym rozgraniczeniu między algorytmem, czy rodziną algorytmów, czy jak to nazwiemy, czy zbiorem, kategorią, i tym, co im nim nie jest, i tam, gdzie jest sztuczna inteligencja. Znaczy, ale czy to tak rozumieć należy, że ta granica rozdzielająca algorytmy i to, co nimi nie jest, to ta granica jest jakaś wyrazista, czy ta granica jest stała, czy za 20 lat to się przesunie w którąś stronę. Innymi słowy, jeśli się pojawia algorytm nowy, pojawia, to znaczy ludzie go wymyślają, ale no, wpadają na pomysł, że można to zrobić, tak? Jak tam się czyta o algorytmach na przykład genetycznych, no nie jest taka może super nowość, ale jednak, to wtedy czy ta granica to się przesuwa, czy nie? I to jest druga rzecz, to jest z tym związana, to znaczy jak się to rozpoznaje, bo mogą być takie problemy, które mogą się pojawić, no to można sobie tak no, wyobrazić, które nie będzie wiadomo, do jakich kategorii zaliczyć. Czy to jest rozwiązywalne, czy może rozwiązywalne nie jest na dziś, nie umiemy jak do tego podejść. Tu fizyka zna takich dużo przykładów, na przykład, znaczy takich, których nie wie, co z tym począć. Dziękuję. Może od razu odpowiadajmy, bo to pytanie mogą być złożone, więc żeby nie umknęło. Dobrze, uwaga, znaczy to. Tak, no są dwie kategorie tego typu problemów. Jedna to jest taka, że algorytm może być prosty, ale jest złożony w przypadku skomplikowanej sytuacji, że wymagałby nim no, strasznie długiego okresu obliczeń do końca wszechświata. Nasze superkomputery by sobie z nim nie poradziły. Na przykład właśnie ten algorytm ustalania najkrótszej trasy, pakowania rzeczy, optymalizacji planów różnego rodzaju pociągów na przykład, prawda? Co roku kilka razy zmieniają rozkład i jest to bardzo trudne. I tutaj wiemy, że złożoność tych problemów jest taka, matematycznie można to udowodnić, że nie da się znaleźć optymalnego rozwiązania w czasie krótszym niż taki, który rośnie eksponencjalnie, czyli prawda, nie jest to jakaś potęga indeksu złożoności. Na przykład tym indeksem jest na przykład właśnie liczba różnych miast, czy różnych, do których pociągi jeżdżą, czy różnych właśnie miejsc, które trzeba odwiedzić i tak dalej. I jak ta liczba się robi rzędu 100, to już na pewno nie da się tego zrobić w czasie no właśnie do końca wszechświata superkomputerem, prawda? Tutaj się wiele nie zmieni. Jeśli chodzi o problemy takie jak na przykład rozpoznawanie obrazów, no to ludzie wymyślają różne nowe cechy takie, żeby wyciągnąć informacje z tego obrazu i na podstawie tych cech jakoś próbować ten obraz analizować. Ale żadne te cechy nie są jakieś istotne z punktu widzenia rozpoznawania treści na tym obrazie, prawda? Więc tutaj też się nie spodziewamy, że ktoś nagle znajdzie jakiś taki sposób, że to przestaje być problemem, który rzeczywiście ma rozwiązania w postaci systemów uczących się, a
A właśnie trudno znaleźć rozwiązanie w postaci takich systemów, które byśmy mogli przeanalizować w sposób werbalny, powiedzieć, jest teoria tego, prawda? Może są jakieś takie problemy pośrednie, w których daje się jeszcze wykryć cechy, które następnie można w sposób jednoznaczny powiedzieć, dlaczego ten system tak, a nie inaczej reaguje. I być może, że udaje się nam odkryć, zwłaszcza jeśli chodzi o medyczne zagadnienia, prawda? Być może zrobi się kolejny test. Nagle się okaże, że diagnostyka choroby, która była trudna, staje się łatwiejsza, bo mamy nowy test, który nam dostarcza informacje, które są jednoznaczne, prawda? W takich przypadkach rzeczywiście możemy sobie to wyobrazić. Także jest jakaś szara strefa prawdopodobnie w niektórych zastosowaniach, ale w innych takich jak te optymalizacyjne raczej nie ma. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać do tego, co pan profesor na końcu mówił o tych o wnikaniu w struktury mózgu. Czy można sobie wyobrazić w jakiejś tam przyszłości, może nawet niedalekiej, że te technologie będą pozwalały odczytywać, co człowiek myśli, inny człowiek. A może nawet jeszcze dalej, co za chwilę pomyśli, a czego jeszcze sobie nie pomyślał, bo ten mózg już jakieś tam wzbudzenie wykaże, którego ja sobie jeszcze nie uświadomiłem. Czy to jest w ogóle wyobrażalne? No to nie tylko wyobrażalne, ale jest sporo prac już od przynajmniej 10 lat pokazujących, że w prostych eksperymentach, kiedy mam czekać, aż będę miał chęć nacisnąć albo lewy guzik, albo prawy guzik, to nawet na 10 sekund wcześniej można zobaczyć taki potencjał narastający w płatach czołowych, a później w tej korze przedruchowej, który jak będzie dostatecznie silny, to ja sobie uświadomię, że chciałem nacisnąć. W latach 60. już zrobiono taki eksperyment, to się nazywało jasnowidzący rzutnik. Taki, były kiedyś rzutniki slajdów, tak jest takim bębnem, prawda? No i podłączono ludziom elektrody, takim, co cierpieli na padaczkę i można było im się dobrać do kory mózgowej, podłączono ludziom elektrody i kiedy już mieli chęć, żeby zmienić slajd, nagle zobaczyli, że slajd się sam zmienia. Byli zdziwieni, że system przewiduje, że tą chęć będą za chwilę mieli, prawda? Ale to było zaledwie ułamki sekundy. Niemniej jednak to doświadczenie było dla nich dość wstrząsające, że maszyna przewiduje, że oni coś chcą zrobić i robi to, zanim jeszcze sobie to uświadomią. Także jest takie niebezpieczeństwo, a również prawda, nasze próby odczytywania, znaczy nasze akurat japońskie z grupy takiej z Kyoto, z ATR, odczytywania tego, co się nam śni, prawda, na podstawie aktywności kory wzrokowej. No to niestety do tego potrzebujemy funkcjonalny rezonans magnetyczny, który jest zabawką za 10 milionów i trudno się w nim śpi. Te eksperymenty nie są łatwe, prawda. Na razie nie mamy prostej technologii, która to pozwala zrobić, ale wczoraj miałem referat i pokazywałem, jak się odczytuje myśli za pomocą takiej siateczki, która leży tutaj na obszarach słuchowo-ruchowych w lewej półkuli. I kiedy człowiek coś wypowiada, to na podstawie impulsów, które tam są, można syntezować jego wypowiedź, prawda? Czyli nie słuchając tego, co się wydobywa z naszych ust, ale słuchając tego, co neurony nam mówią. Ale się okazuje, że również kiedy człowiek myśli i wypowiada to nie ruszając prawda, krtani, to również można to odtworzyć. Czyli to jest tak, jakbyśmy rzeczywiście słyszeli ukryte myśli. Technika nie jest szczególnie złożona, ale niestety wymaga dostępu do kory. Wiele rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wymagają tego, żebyśmy nie robili tego przez czaszkę, bo czaszka to jest tak jak, nie wiem, patrzenie przez ścianę prawie, prawda? No, jest rozmyty bardzo sygnał, ale musimy się dobrać do kory. No tak, ta czaszka chroni trochę naszą prywatność, ale ta prywatność staje się coraz bardziej iluzoryczna. No, jest kilka nowych technik. Ja kiedyś miałem taki referat i pokazywałem taki kapelusz. Mówię, jak mi żona sprawi taki ciężki kapelusz, to ja sobie sprawdzę, czy tam nie ma jakichś sensorów, żeby mną sterować zdalnie. Bardzo proszę. O jeden krok dalej. Sztuczna inteligencja i Alzheimer.
To jest ciekawy temat. Właśnie się pojawiła praca pewnie tydzień temu, zupełnie rewelacyjna moim zdaniem. Otóż jak się cierpi na chorobę Alzheimera, to się pojawiają te białka tau i taki beta-amyloid, czyli takie białka, które w neuronach się gromadzą. One tworzą kompleksy i zaburzają pracę neuronów, no i powodują właśnie takie otępienie i coraz gorszą pracę mózgu. Okazało się, że w eksperymentach na razie na myszach, a ostatnio na 8 osobach zaledwie, więc to są zupełnie pilotażowe eksperymenty, można zrobić sobie taki czepek, który ma 8 emiterów wysyłających impulsy takie 5 milisekund, czyli około 200 impulsów na sekundę, o tak dobranej częstotliwości, prawie 1 GHz, czyli tam 945 MHz, które powodują, że te białka zaczynają tak rezonować, drgać, że się rozlatuje ten cały kompleks. Jak się rozlatuje, to on zostaje usuwany. I no tak, i się okazało, że osoby, które cierpiały na średnio zaawansowaną formę Alzheimera, odzyskały pamięć na poziomie takim, jaki miały rok wcześniej. Czyli zamiast się posunąć do przodu i pogorszyć, to jest rok wcześniej. Bardzo ciekawa technika, która być może się do czegoś przyda. Ale to nie jest sztuczna inteligencja, to jest po prostu neuromodulacja tego typu właśnie impulsami. Czy sztuczna inteligencja w Alzheimerze wiele pomoże? No w diagnostyce może tak, prawda? Różne testy psychologiczne, które się analizuje i tak dalej. Natomiast no to bym się zdziwił, jakby się dało wiele zrobić w samych... To ja tylko dorzucę do diagnostyki taką obserwację. Pewnie Państwo temu podlegacie w internecie często, jesteście proszeni o zareagowanie na przykład ruchem myszki na kapcze, tak, na takie zadanie, które ma udowodnić, czy jesteście robotem, czy człowiekiem, i my do tego się przyzwyczajamy, że ten internet, różne usługi chcą nas sprawdzić, czy z nas jest człowiek, czy bot, no bo eliminują te boty. Robimy to potulnie, mam wrażenie, przynajmniej ja to robię potulnie, czasami z frustracją, że nie zgaduję tych obrazków tak dobrze, jak oczekuje tego system, ale to są przykłady zastosowań, które również można wykorzystać i są one wykorzystywane podobno przez firmy, które za tym stoją, na przykład Google, do analizy tego, czy na coś chorujemy. I taka wiedza, wracając do diagnostyki, ona byłaby niezwykle przydatna dla mnie, czyli algorytm obserwujący, jak ja ruszam myszką, zauważył, że coś się zmienia i daje mi sygnał, słuchaj, może się jednak zbadaj, bo może to jest wczesny Parkinson. A co, jeżeli on nie ma interesu, a dzisiaj nie ma w ogóle, w tym, żeby to do mnie ten sygnał wysyłał, ale ma na przykład interes, żeby wysyłać to do ubezpieczyciela. Więc to są kolejne takie obszary, w których diagnostyka z użyciem właśnie sztucznej inteligencji może być dla nas problemem, bo ona się na tyle rozprzestrzenia i rozpowszechnia i jest na tyle łatwa, że nawet taki banalny system jak CAPTCHA przy logowaniu do banku czy gdzieś może okazać się dla nas problematyczny. To może jeszcze do tego dodam, że rzeczywiście ten system został użyty do tego, żeby ręcznie pisane różne dokumenty, które się skanuje i system nie jest w stanie zidentyfikować niektórych znaków, to się pojawiają właśnie w tym CAPTCHA i teraz dużo ludzi klika i wybiera odpowiednie i nagle się okazuje, że te właśnie dziury, które żeśmy mieli w zamianie ręcznie pisanych dokumentów na teksty, daje się zidentyfikować. Także czasami pomagamy w różnych dobrych rzeczach, nawet o tym nie wiedząc. Bardzo proszę. Jeszcze. Czy ktoś, tylko zrobię inwentaryzację, dobrze, zapraszam pan. Czy ktoś jeszcze będzie chciał zadać pytanie? Nie, dobrze. Jakieś ostatnie? Ja mam takie pytanie o aspekt prawny, czyli na przykład jeśli będzie samochód autonomiczny, który spowoduje wypadek bez udziału człowieka, to kto jest odpowiedzialny? Na te pytanie odpowiedzi jeszcze nie mamy, bo jeszcze nie mamy prawa, które pozwalałoby takim samochodom jeździć. Gdybyśmy mieli się z nimi oswoić i je przyjąć jako równoprawnych aktorów na drodze, musielibyśmy mieć tą odpowiedź. Ona jest trudna, rzeczywiście, to o tym mówiliśmy wcześniej, że takiej reguły etycznej nawet, które można byłoby wgrać takiemu urządzeniu, za którą stałby człowiek, nie mamy. Mi też jest najbliższe to myślenie, które pan profesor zaprezentował, czyli że to jest mój samochód, to ja trenuję go na swoich decyzjach, no i ja odpowiadam, prawda, w tym układzie. I żebyśmy szli tą drogą, którą pan opisał, to ja.
ja jako kierowca, który zdecydował, że moja maszyna będzie postępowała według moich reguł etycznych i według moich umiejętności, na przykład mojej oceny sytuacji. Ale jeśli pójdziemy w coś innego, jeżeli powiemy, że nie wiem, załóżmy, że państwo polskie, które chciałoby być pionierem takiej technologii, będzie jednym z pierwszych implementujących i stwierdzi, że u nas na zachętę robimy jakoś inaczej, na przykład zwalniamy ludzi z odpowiedzialności, to na pewno byłoby bardzo atrakcyjne, tak myślę, dla kierowców i dla ubezpieczycieli i dajemy inną regułę, na przykład regułę ryzyka, tak jak prawie takie reguły istnieją. Jeżeli jest maszyna, która działa, jest napędzana siłami natury, ona odpowiedzialność prawna jest na zasadzie ryzyka, czyli ten, kto ją wyprodukował, ten, kto ją sprzedał, ten ponosi odpowiedzialność. Więc na przykład mogłaby cała odpowiedzialność iść do takiej Tesli. Możemy, tylko to nie będzie odpowiedzialność karna, to będzie tylko finansowa, więc zawsze tam, gdzie jest życie ludzkie angażowane, mamy ten problem, tę barierę, że nie tylko chodzi o pieniądze, które można byłoby jakoś rozwiązać, na przykład ubezpieczeniem takiego samochodu, ale też odpowiedzialność karną. I tego już nie przeskoczymy. Tutaj ktoś musi pójść siedzieć. No, myślę, że szef Tesli nie będzie chętny. Samochód, jemu to będzie obojętne, więc no, wracamy do nas. Ja myślę, że to jest jedna ze sfer, w których ta granica odpowiedzialności człowieka jest nie do przekroczenia. Musimy ją zachować i to po prostu będzie musiał być cały czas ten, kto to kupił i wypuścił na drogę lub ten, kto tam siedział i to prowadził. Nie widzę innego rozwiązania tak naprawdę. Przy czym to w ogóle nie jest nasz problem. Myślę, że transport w miastach to jest taka sfera, w której ja bym bardzo chętnie widziała rozwój AI idący w kierunku eliminacji ludzi w ogóle nas jako kierowców i w ogóle samochodów osobowych, bo to jest coś, gdzie możemy sobie wyobrazić bezkolizyjny ruch, świetne rozwiązania, optymalne ułożenia świateł. Ja bym chętnie to widziała i trochę mi frustruje, że akurat frustruje taki aspekt bardzo... Za tym stoi kapitalizm i zysk, prawda? Ponieważ samochody autonomiczne to są świetne pieniądze, to bardzo dużo dyskusji etycznych i prawnych idzie w tym kierunku, tak jakbyśmy naprawdę musieli to rozstrzygać. Tu myślę, że możemy poradzić sobie inaczej, po prostu eliminując zjawisko samochodu osobowego prędzej. W medycynie będzie nam trudniej, tak? Czy tam, gdzie jest życie ludzkie ważone w innym kontekście, gdzie maszyna będzie musiała podejmować inne decyzje, na przykład właśnie więzienia, przesłuchiwania, uśmiercania, leczenia. To są poważniejsze dylematy, na które warto byłoby się skupić. Może jeszcze zrobię komentarz do tych samochodów. Otóż wiele lat temu Sebastian Turyn, który był jednym z pionierów tego, pracował wtedy na Stanfordzie, wygrał konkurs przejazdu przez pustynię w Nevadzie. $2 miliony dostali, prawda? To też DARPA organizowała ten konkurs, a później zrobiono taki konkurs przejazdu przez miasto, które było sztucznie utworzone tak naprawdę. No ale w każdym razie on opowiadał, że jego motywacja to jest taka, że jednak jeśli popatrzeć na ruch samochodów, to jest dużo kierowców, którzy stwarzają rzeczywiście turbulencje, które powodują, że ten ruch zwalnia, więc przepustowość autostrad no, ciągle jest niedostatecznie duża, obojętne ile ich zrobimy. Ale druga rzecz to są wypadki. Ile, jak państwo myślicie, ludzi ginie rocznie w wypadkach samochodowych? Na świecie ogólnie. No właśnie, 1 200 000. I mamy kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet milionów, to zależy od stopnia trwałego uszkodzenia, osób, które zostają kalekami. Teraz wyobraźmy sobie, że właśnie no, jakiś terrorysta zabija milion ludzi. No, to jest nie do wyobrażenia, prawda? A jednak o terrorystach ciągle słyszymy. Ludzie się boją terrorystów. Terroryści zabijają tyle, ile samochody, prawda, w ciągu godziny na świecie, nie więcej, rocznie. Nie myślimy o tym, że samochód to jest niebezpieczna zabawka i strach w niego wsiąść, prawda, albo strach wyjść na ulicę, a tymczasem to jest niebezpieczna zabawka, prawda. Terroryści to właśnie, oczywiście nie należy ich lekceważyć, ale na razie naprawdę nam nie grożą. Panie profesorze, teraz zbliżając się do końca, chciałbym wylądować na ziemi, to znaczy tak, bo cały czas opowiadamy o tej sztucznej inteligencji, ona gdzieś powstaje, tu mówimy o jakiejś korporacji, jakieś fajne nazwy fajnych uniwersytetów i tak dalej, no ale w Polsce też mamy strategię rozwoju sztucznej inteligencji. Jak my jesteśmy w tym wyścigu, bo ewidentnie jest to też jakiś rodzaj wyścigu, jeżeli popatrzeć na retorykę korporacji, które w tym uczestniczą, też państw, prawda? Chiny mówią, że dogonią i przegonią, Stany Zjednoczone, że nie dadzą się dogonić i tak dalej. Więc jest taka trochę retoryka jak z wyścigiem na Księżyc kiedyś. Więc gdzie my w tym wyścigu jesteśmy, czy w ogóle jesteśmy? No raczej nigdzie. To znaczy jest tak, że owszem, dużo szumu było w zeszłym roku, kiedy Unia Europejska ogłosiła, że trzeba 20 miliardów nawet rocznie przeznaczać
w Europie na sztuczną inteligencję i wszystkie kraje się z tym zgodziły i było dużo szumu i mieliśmy nadzieję, że rzeczywiście rząd jakiś program uruchomi. No i w końcu wyprodukowano takie założenia polityki rozwoju sztucznej inteligencji, które nam mówią, że za parę lat może będą jakieś pieniądze, ale na razie, no właśnie, wszyscy się chwalą. Trochę jak z tymi samochodami, którymi się elektrycznymi, prawda? Będzie milion samochodów elektrycznych lada chwila, a nasz premier wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i mówi, jak to inwestujemy w elektromobilność. To mniej więcej tak samo inwestujemy w tej chwili w sztuczną inteligencję na świecie. Proszę? No, został odwołany. To może program sztucznej inteligencji w Polsce też zostanie odwołany, bo na razie się nie zanosi. No, znaczy mieliśmy nadzieję, że się uda utworzyć różne właśnie nowe instytuty, czy choćby jeden nowy instytut w Akademii Nauk na przykład, prawda, który się nad tym skupi i będzie to rozwijać. Trochę jest ludzi rozproszonych po Polsce, ale ogólnie rzecz biorąc, no, nie wygląda to dobrze. Mamy coś, co się nazywa Polskim Porozumieniem na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Rok temu w październiku zebrało się 5 towarzystw sieci neuronowych, właśnie Towarzystwo Sztucznej Inteligencji, które jest stosunkowo młode, analizy sygnałów, inteligencji obliczeniowej, systemów uczenia maszynowego. Utworzyliśmy taką parasolową radę, która ma skupiać nasze wszystkie wysiłki, no i liczyliśmy na to, że się pojawią jakieś możliwości ze strony rządu, ale jak Państwo wiecie, w Ministerstwie Nauki ciągle się co parę miesięcy zmienia minister, no oprócz głównego ministra, który jest jednocześnie wicepremierem, więc nie ma czasu tym się zająć. W innych ministerstwach, no właśnie, były próby, w szczególności Ministerstwo Cyfryzacji się tym zajęło, utworzenia jakiegoś programu strategicznego. Są pewne założenia do programu, pieniędzy nie ma. Jeśli będą, to będą za parę lat. Zostaniemy daleko w tyle na pewno. Będzie trochę jakichś projektów dla startupów na pewno. To już ogłoszono, że może priorytet właśnie będzie w NCBR-ze dla startupów, które powiedzą, że coś ze sztuczną inteligencją mają do czynienia. Ale wiele projektów, gdzie się mówi sztuczna inteligencja, no, w niewielkim stopniu zahacza o jakąkolwiek sztuczną inteligencję. To mogą być takie właśnie projekty podliczania punktów, o których pani mówiła. No tak, no takie autobusy jeżdżą w różnych miejscach, prawda, w Sardynii, w Kalwiarii na przykład, prawda, już od paru lat jeżdżą takie autobusy po określonej trasie. Ten autobus autonomiczny w Gdańsku to w ZOO jeździ, prawda, no to akurat ma taką trasę. Takie rzeczy można zrobić, tak. Tam, gdzie nie ma ludzi. A właśnie, Katarzyna, jak z swojej perspektywy wygląda ta nasza debata o sztucznej inteligencji, stworzenie jakichś zrębów prawa, w ogóle myślenie o tym? Też nie mam dobrej wiadomości dla Państwa. Mam wrażenie, znowu w tej sferze debaty politycznej też jest jakiś taki fetysz na to, żeby mówić o tym bardziej niż to być może robić. Polityka, która pojawiła się niedawno, no to jest ostatni miesiąc, została opublikowana do konsultacji, a będzie pewnie przez rząd, jeszcze być może przed wyborami przyjęta. Ona oscyluje między takim paradygmatem inwestujmy w to, musimy wyrobić normy i to brzmi rzeczywiście jak wyrabianie norm, na przykład takie zdanie się pojawia, że tam do 2025 roku musimy doprowadzić do tego, aby 25% przedsiębiorstw o 25% zwiększyło swoją tam bla 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 w zakresie AI. Znaczy, przepraszam, ale co to znaczy? Czy ktoś wylosował te liczby i stwierdził, że jakby był 17 rok, to byłoby 17%? W ogóle po co my to robimy? Więc mam wrażenie, że to jest oscylowanie między takim fetyszem, tak, robimy to, pakujemy pieniądze publiczne w jakieś liczby, w jakieś wskaźniki, a trochę właśnie no, inercją, tak, obawą, buksowaniem w miejscu. Ja nie wiem, nie mam zdania jako obywatelka prawniczka, czy my powinniśmy w cokolwiek inwestować. Tutaj po prostu to nie jest moja branża, w której mogłabym się wypowiedzieć jako ekspertka. Nie wiem, czy my potrzebujemy więcej pieniędzy i więcej badań w tym zakresie. Wiem, że potrzebujemy rozumieć, jakim celom miałoby to służyć, że potrzebujemy dyskusji politycznej o tym, po co. I gdyby tutaj rząd mnie przekonał, że potrzebuje tam te 700 baniek wrzucić w badania medyczne, bo mamy takie problemy w Polsce i mamy na to dowody, je rozwiązujemy, albo transport publiczny, albo ekologiczny,
technologia, zarządzanie energią, cokolwiek, to byłabym tym bardzo zainteresowana. Jeżeli to jest po prostu pakowanie pieniędzy w AI, bo inni tak robią, to jestem bardzo sceptyczna. Tym bardziej, że tych norm prawnych, o których mówimy, cały czas nie mamy poza sferą, o której mówiłam najwięcej, czyli decyzji dotyczących ludzi. Tak? Tam, gdzie jest na koniec człowiek i jakaś jego strata, jakaś decyzja, która ma skutki prawne, tam mamy choćby to RODO, tak? Czyli regulację, która chroni naszą prywatność w tym kontekście. Ale to jest tylko jeden z obszarów. Nie mamy regulacji prawnych, które by na przykład odpowiadały na problem taki, że wiedza o ludziach, analiza człowieka, która produkuje jakąś wiedzę dzisiaj, jest niezwykle skomercjalizowana. Już mówiliśmy o tych firmach, padły przykłady z rejonu Google'a, Facebooka, podobnych firm, przykłady, o których Pan mówił, czyli analiza tego, jak my się zachowujemy w sieci i kim my w związku z tym jesteśmy. Całą tą wiedzę o ludziach, zgadzam się, niezwykle potężną wiedzę, władzę, mają dziś prywatne korporacje. Czy my jesteśmy z tym OK jako państwo? Ja nie jestem. Uważam, że byłoby o wiele lepiej, gdyby taką wiedzę mogło też dysponować ośrodki badawcze, organizacje społeczne, państwo jako takie, jeżeli możemy mu zaufać, i robiło z tego dobry użytek dla ludzi. To się w ogóle nie dzieje. I to jest ciekawa dyskusja dla mnie w budowaniu tego potencjału. Tak? Jak my odzyskamy wiedzę o ludziach z baz danych prywatnych firm i jak my wykorzystamy ją, budowując bezpieczniki, żeby to było wykorzystanie dla ludzi, a nie przeciwko nim. Bo również mogę sobie wyobrazić państwo opresyjne, które mówi świetnie, wiem wszystko. I z tą wiedzą zrobię mi tylko wiadomy użytek. Więc to są te potężne pytania i na nie odpowiedzi w tej polityce nie ma, a jest takie dla mnie trochę taki właśnie paradygmat, inwestujemy pieniądze, bo inni to robią i musimy się wyrobić z jakimiś wskaźnikami, którego bym nie wspierała. To już zupełnie ostatnie. Jeżeli pan profesor oczywiście chce dopowiedzieć, to znaczy, tak. W tych założeniach polityki też są jakieś przewidywania takie, jak nam wzrośnie dochód narodowy dzięki temu, że będziemy coś wdrażać. Ale nie wiem, w jaki sposób to zostało ocenione. To ostatni moment i ostatnia runda, której nie musimy wykorzystać. Czy są jakieś, a to jeszcze dobrze, ale to już wyjątkowo, żeby, skoro się przypomniał. Proszę bardzo. Więc ja mam taką uwagę właściwie, informację. Ja rok temu skomunikowałem się z ludźmi z IBM-a, których znam tam od dawna, w szczególności z ośrodkiem badawczo-rozwojowym systemu Watson. I zaproponowałem im, że mogę w Polsce zorganizować taki site do celów diagnostyki medycznej. Ten Watson jest trenowany do różnego typu, przepraszam, diagnostek, i w związku z tym pomyślałem sobie, że dobrze byłoby mieć i zacząć po prostu go używać, a nawet uczyć go. I dostałem OK. To powiedzieli, dobrze, to zorganizuj sajt lekarzy, którzy zechcą to używać i to będzie używane do wspomagania diagnostyki. No nic groźnego, prawda? Ale to jest bardzo ważne, dlatego że no nie każdy lekarz robi jakiś profil genetyczny, prawda, pacjenta, tak? A system łyka to, obrazowanie łyka. Okazało się, że środowisko lekarskie jest kiepsko zainteresowane, to znaczy trudno mi było znaleźć dostatecznie prężną grupę ludzi, których bym posadził. Skontaktowałem się z Ministerstwem Zdrowia, to tam już w ogóle siedzą, no nie będę się niecenzuralnie wypowiadał, ale w każdym razie ludzie, którzy po prostu tego nie rozumieją, nie widzą potrzeby. I generalnie rzecz biorąc, no to było tak, że gdybym ja to wszystko sam zrobił, czy z moimi współpracownikami, to może by to ruszyło, no ale to jest dłuższa sprawa, to oczywiście potrzeba i większą grupę ludzi i potrzeba jednak jakieś pieniądze na początek. Nie da się tego zrobić tak po prostu do skoku. No, przestałem na razie próbować rozwijać ten pomysł, tak? A no, to jest sprawa prosta, znaczy stosunkowo prosta, można ten system mieć, używać. Lekarze mogą korzystać ze wspomaganej komputerowo diagnostyki. Bardzo wróciliśmy na ziemię. Jeszcze do tego dodam, że system Watson sprzedaje w Europie syn profesora Żylicza. Ja z nim właśnie z zeszłego roku rozmawiałem, jak mieliśmy tę konferencję PPRI, w nadziei, że oni kogoś nam przyślą na tę konferencję, ale to trochę im długo czasu zajęło i w końcu nie udało nam się spotkać, także cieszę się, że jakieś kroki w tym kierunku podjąłeś.
Ostatnia runda, której nie musimy wykorzystać, ale być może macie Państwo odpowiedzi na pytania, które nie zostały zadane, a chcielibyście odpowiedzieć, więc coś umknęło, a co powinno jeszcze tutaj trafić do Państwa? Czy jest jakaś kwestia? Ja miałam cały czas ochotę odnieść się do ostatniej wypowiedzi Pana Profesora sprzed otworzenia rundy pytań, która zmierzała w tym kierunku te milion drutów w mózgu, tak? Nanodrutów w mózgu w kierunku tego pytania fundamentalnego, czy my jesteśmy gotowi na ulepszenie się i czy my w tym kierunku będziemy zmierzać, bo dużo pytaliście mnie Państwo i te dwie o prawo, reguły prawne, no ale jest taki poziom, w którym to my zaczynamy czegoś pożądać, zaczynamy czegoś szukać, chcieć i tutaj żadne prawo nas nie uchroni przy tym, że na przykład my marzymy o tym, aby mieć lepszą pamięć, aby sobie wyeliminować chorobę, aby ulepszyć swoje dzieci i to jest ten moment również w rozwoju także tej sfery uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, w której to już tylko my jesteśmy arbitrem tego, w co włożymy pieniądze, co zaryzykujemy, w jakim kierunku będziemy się zmieniać. To ja nie mam tutaj odpowiedzi oczywiście dla Państwa, ale sygnalizuję, że to jest taka sfera, w której na pewno prawo nie nadąży za naszymi marzeniami i byłoby bardzo dobrze, żeby to przynajmniej były nasze marzenia, a nie marzenia, które są nam suflowane przez już oparte o uczenie maszynowe systemy, które nas prowadzą w tym kierunku. A to nie jest daleko. Pomyślcie Państwo o tym, jak wiele już mamy dzisiaj aplikacji, urządzeń, no choćby ta lodówka, która nam towarzyszy od początku rozmowy, ulepszające naszą codzienność, które nic innego nie robią, jak rekomendują nam pośrednio lub bezpośrednio jakieś zachowanie. Wyszukiwarka Google'a, która pojawiła się kilkakrotnie w naszej rozmowie, ona również zmierza do tego, aby nie czekać, tak jak ten system podpięty pod korę, aż my zadamy pytanie, jak my wcisniemy guzik, tylko ona robi coś za nim. Ona mówi, asystenci rozmaici tych firm technologicznych dokładnie tak mają, próbują działać, że zanim my powiemy, mam problem, jak dojechać do domu, on już nam powie, słuchaj, uwaga, masz korek na drodze, jedź inną drogą. I to jest ten moment, w którym my jako osoby, ludzie jeszcze myślący autonomicznie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy iść ten eksperyment dalej. Bo to już zależy tylko od nas. Tutaj żaden regulator nam bariery nie postawi, ale my możemy sobie taką barierę postawić. Powiedzieć, nie, ja chcę ćwiczyć się w chodzeniu po drogach samodzielnie. Ja chcę sam pamiętać, ja chcę sam decydować o tym, jaką drogę wybiorę, bo chcę zachować tę umiejętność. A jeżeli rezygnuję z tego, albo dla swoich dzieci rezygnuję z tego, bo wpajam im taki system od początku, to muszę mieć świadomość, że to jest droga jednokierunkowe, przynajmniej ja mam takie przekonanie. I to jest bardzo ciekawe. Zachęcam tych z Państwa, których to interesuje, do wysłuchania rozmowy, którą nagrałam parę miesięcy temu z profesorem Łukowem, etykiem, w podcaście, który prowadzę w Radiu Tok FM, podcast Panoptyką 4.0 i tam właśnie Paweł Łuków naprawdę pięknie mówi o zachowaniu tej istoty człowieka, ja tego nie potrafię tak dobrze, jak on zrobić, w tym dylemacie, gdzie my się chcemy opowiedzieć, tak? Że to jest trochę rozmowa o tym, jakim człowiekiem i czy w ogóle człowiekiem chcemy jeszcze być, czy już te druty pełną prędkością wchodzimy. Dziękuję za dorzucenie. Panie profesorze, czy coś jest, co powinno się pojawić? Właśnie bardzo mi się podoba to, jakim człowiekiem chcemy być, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że bardzo niewielki procent ludzi rzeczywiście dorosło do tego, żeby się nad tym zastanawiać, a większość jest po prostu sterowana przez algorytmy. Ale Państwo tu jesteście, bo dorośliście, więc dlatego to mówię. No tak, no właśnie to sterowanie przez algorytmy nas wszystkich bardzo, bardzo mocno martwi, także... Nie wiem, w którym kierunku to pójdzie, ale ludzie są bardzo różni i część ludzi naprawdę bardzo chce zostać cyborgami. Co roku są konferencje tych cyborgów, ludzie różne rzeczy wmontowują, albo pod skórę, albo właśnie w ogóle, prawda, do głowy sobie domontowują antenki różne takie, żeby im rozszerzać na przykład zmysły w różny sposób. Także jest to pewna tendencja taka, kiedy się pojawią rzeczywiście większe możliwości manipulacji i wszczepiania, to tak jak są ludzie, którzy chcą lecieć na Marsa w jedną stronę, tak będą ludzie, którzy będą chcieli sobie mózgi usprawnić w jakiś sposób i nie wiem, znaczy są różne science fiction opowiadania takie mówiące, że się to rozejdzie na tą część ludzkości taką ulepszoną i nieulepszoną, prawda? Może nie będzie tak źle, ale kto wie. Może zostańmy w takim razie jako z takim trochę z lekkim optymizmem, memento, ale jednocześnie okruchem nadziei, że nie stracimy kontroli nad tym wszystkim. Dziękuję Państwu za tę rozmowę, Państwu za udział, pytania i dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja życzę dobrego wieczoru.